Witam wszystkich, to blog Odkrywcy. Dzisiaj jedna z najbardziej niesamowitych ruin na Śląsku, czyli Karbidownia w Bytomiu, Bobku. Wybudowano około 1920, spotkałem się z datą 1926-28. Do 1945 roku należała do hrabiowskich zakładów w Szawgoczu, tak jak kopalnia Bobrek, elektrownia Sząbierki, kopalnia Sząbierki. No i dawne ruiny tej fabryki z potężnym niegdyś kominem 120-metrowym, który był jednym z najwyższych, albo najwyższym nawet kominie na Śląsku. Przestały istnieć budynki w 2005 roku. Tak więc, jaki jest plan? W miarę możliwości pochodzić po tym terenie. Oczywiście głównie po podziemiach, czyli to, co na tym terenie jest najcenniejszego. Niesamowite widoki, pomieszczenia, ruiny. Robi to niewiarygodne wrażenie. No i w miarę możliwości będę chciał się tu przedzierać z jednego pomieszczenia na drugie. Ogólnie nie ma problemu, żeby sobie zejść do tych podziemi w różnych miejscach. Nie stanowi to żadnego ogólnie problemu. Ogólnie, jeżeli tutaj nikt wcześniej nie był, to może tylko żałować. Aczkolwiek pokażę Wam takie różne miejsca tutaj, że może być bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie, a chodzi najprawdopodobniej o kłusowników. I teraz tak, gdzieś tam przeczytałem, że w czasie Polski Ludowej ten zakład był częścią Azotów w Chorzowie. Mamy tutaj takie trochę potwierdzenie z tabliczka. Zakłady azotowe w Chorzowie. Więc taki jeszcze artefakt gdzieś tutaj został przeze mnie znaleziony. No i co, idziemy dalej. Ogólnie różnych zakamarków, pomieszczeń jest tutaj naprawdę moc. Prawda jest taka, że można tutaj chodzić bardzo, bardzo długo. Bardzo wiele przejść, pomieszczeń jest zasypanych w dużej mierze przez gruz ze zburzonych budynków. Nie wszędzie da się przejść. Ale ogólnie przez większość zakładu pod ziemiami to się uda.
Ogólnie jakichś ciekawych przedmiotów, pamiętających gdzieś tam jeszcze czasy produkcji w tym zakładzie. Jakoś tam nie znalazłem. Na pewno nic godnego uwagi. Bo te tabliczki były chyba takie troszkę najcenniejsze. Zrobię inaczej. Najpierw pójdę tutaj. Tak naprawdę tu wszędzie da się gdzieś przejść, wejść. Powiedziałem, zakamarków jest tu naprawdę moc. Właśnie jakichś mniejszych korytarzyków, tunelików. Przejść, wejść. Oczywiście uważamy, jak widać wszędzie jest to mnóstwo gruzu, cegieł. Łatwo gdzieś nogę skręcić. Wszędzie też pręty wystają. Więc ja polecam dobre nakrycie głowy. I to jest to pomieszczenie główne, tam za tą ścianą, gdzie zaczynaliśmy wypad. Więc udało się przejść właśnie na drugą stronę tej ściany. Jest też taki ciekawy korytarz. Ogólnie w miarę możliwości postaram się wejść tam, gdzie się da. Jest to oczywiście bezpieczne. A są i takie wejścia jak teraz. To co mówiłem, wszędzie pręty, niektóre są bardzo nisko, więc uczulam na to.
Ogólnie cały ten szkielet żelbetonu wygląda dość solidnie. Jak wytrzymywało to wcześniej, no to na pewno wytrzyma i teraz. I tu mamy jakieś ciekawostki. Kask się znalazł. A więc coś tu można jeszcze zobaczyć, ale to są tak naprawdę pojedyncze przedmioty. To może tędy. Dobra, idziemy dalej. To jest właśnie jeden z wielu tuneli. Te drzwi kiedyś były, jak widać. Wygląda na to, że on tam jest zasypany gdzieś tam 20 metrów dalej. Z całą pewnością takie przesmyki nadają tu klimatu. To właśnie widać, jak te ruiny pozasypywały wiele z tych pomieszczeń. Przynajmniej wlotu do nich. Idziemy tędy. Cały ten teren właśnie jest poorany takim szkieletem. Jest to miejsca, że z góry go też
Bardzo fajnie widać. Teraz tak, to co właśnie mówiłem, zaczynają się szkielety. To jest naprawdę pierwszy z wielu, które są. Do różnych zwierząt, bo również dziki. Dobra, idziemy dalej. Za chwilę tam pójdziemy, ale na razie skręcę sobie tu w prawo. No i zobaczcie. To niestety jest wszystko w miarę świeże. Tak więc pamiętajcie o tym. Że takie jakieś dziwne historie się tu dzieją. Więc może nie być tu zbyt bezpiecznie. Właśnie takich szkieletów, jakichś pozostałości jest cała masa, szczególnie właśnie w tym miejscu, w którym jestem teraz. Jest takie największe nagromadzenie tego wszystkiego. Bardzo dużo płytek jeszcze na ścianach zostało. No i dobrze, przynajmniej częściowo można zobaczyć mniej więcej jak to wyglądało. Pewnie sanitariaty. Wszystko się posuwa pod nogami. Kolejny jeszcze kask. No jak widać, różnych właśnie pomieszczeń, jak wspomniałem, jest cała masa. To wszystko sanitariaty.
No i co? Można iść w lewo, można iść w prawo, można iść tak naprawdę wszędzie. Kompleks jest potężny. Ale chce się właśnie wrócić mniej więcej tam, gdzie była ta martwa zwierzyna. I chyba dotrę tam mniej więcej oczywiście w to miejsce, tym tunelem. I właśnie też można zobaczyć, ile tu jest gruzu na powierzchni. Cała taka ceglana, betonowa pustynia. Tutaj obok jest jeszcze jeden tunel, ale tam chyba albo prowadzi też w tamtą stronę, albo jest zasypany. Właśnie znowu szkielety. Dobra, udało się przejść. Teraz tak, tutaj w lewo byśmy doszli do tych. Jakieś problemy ze sprzętem, trochę tu nie łapie zasięg. Gdybyśmy tu poszli w lewo, to właśnie dotarlibyśmy do tych dzików, przy których przed chwilą byliśmy. Tak więc zrobiliśmy fajne kółko. No i teraz idziemy kawałek w drugą stronę. O, tu jest mega ciemno. Znowu szkielet. Ogólnie ten korytarz jest zamknięty, czy zamknięty, jest zasypany. Więc tędy się dalej nie da przejść. Ale przynajmniej dało się tu w miarę swobodnie dotrzeć. Ogólnie myślę, że to, co najciekawsze, jest jeszcze przed nami. Ale to sobie sami ocenicie. Dobra, tą część mamy już za sobą. Możemy iść dalej. Ogólnie będąc tutaj, warto sobie przejść ten kompleks nieraz, żeby go troszkę lepiej poznać. To jest ten drugi tunel. No, on też by tam prowadził, ale widać, że jest to ściana. Mamy jakieś inskrypcje jeszcze. Kolejne pomieszczenia, ale tu nie ma akurat po co schodzić, ale za to do tego następnego. Dlatego, że stamtąd będzie ciągłość, żeby iść dalej. To jest właśnie jedno z tych ciekawszych pomieszczeń, ale jeszcze zerknę tutaj. Tak, tu były te sanitariaty, to byliśmy wcześniej. Tu tak naprawdę można zobaczyć, jak to jest tutaj głęboko. To jest takie jedno z mocniejszych zejść na dół. Woda płynie.
No właśnie, takie pomieszczenia z taką infrastrukturą zawsze wyglądają świetnie. No i możliwe, że to będą fragmenty tego wielkiego komina, o którym wspomniałem, 120 metrów. Widać, że te fragmenty są nieco owalne, więc może tak być. No i potężny szkielet. Tu właśnie widać, jak go, to wszystko te filary głęboko idą na dół. I te fragmenty płytek, tak naprawdę wszędzie gdzieś tam widoczne, w mniejszych bądź większych fragmentach. Tu jest jedna wielka właśnie góra gruzu. Wszystko tam zruchome. I co, można powiedzieć, że kolejne wielkie pomieszczenie, hala za nami. No i tu akurat nie ma ciągłości. Ale to jeszcze nie koniec. I właśnie, to jest taka największa sterta gruzu. No i czystego komina na pewności nie mam. Aczkolwiek jest to dość prawdopodobne. Koksownia już bardzo blisko. Do drzew się wyłaniająca. Kolejne z pomieszczeń, ale tam chyba nie, chociaż tak, tam się da przejść. Ogólnie już pomalutku będziemy zbliżać się do końca. Jeżeli tutaj coś pominąłem, no to pominąłem. Kompleks jest wielki. Na wszystkich pomieszczeniach się pamięta i dlatego, tak jak mówię, tutaj warto się pokręcić nie raz, a nawet nie dwa, tylko więcej. Tak na spokojnie się z tym miejscem oswoić, poznać. Wszystko tutaj. Trzeba uważać z każdym krokiem. No to pewnie też jakieś ubikacje albo coś w tym stylu. Ogólnie idziemy do takiego miejsca, które jeszcze na koniec chciałem pokazać. I to będzie w zasadzie tyle.
Tu mamy kolejny przesmyk, ale on nie ma tam dalej przejścia. On się zakończy za 10 metrów. To jest jeszcze jakiś niższy poziom, no coś tam jeszcze jest niżej. Pewnie tam jeszcze troszkę da się tamtędy przejść. I to, co w tym miejscu mnie interesuje, to jest właśnie to pomieszczenie. Tutaj się iść nie da. Jak widać, jest to poprzedzielane takimi segmentami. Ogólnie w tej chwili trzyma się tam woda w tych segmentach, więc czy to były zbiorniki na wodę wcześniej? Trudno powiedzieć. No i to pomieszczenie ma około, myślę, 20 metrów. I całkiem właśnie fajnie, ciekawie wygląda, imponująco. Zerknę jeszcze trochę tu. Ale tu się nie da przejść, tu już się kończy. A to myślę, że czas się już kierować na powierzchnię. Pokażę wam jeszcze mniej więcej z góry. Te tu podziemia, ten cały szkielet wyglądają. I to też, co mówiłem, jest wiele miejsc, gdzie bez problemu można sobie tutaj zejść na dół. I ogólnie tymi podziemiami tak naprawdę dało się przejść do samego końca. Koksownia bliziutko, świetnie widoczna. No tutaj ogólnie jest jeszcze kilka takich mniejszych pomieszczeń, ale to tak naprawdę jest koniec. Już się to wszystko właśnie kończy. Tu jest jeszcze jakieś zejście. Nie wiem, czy tam była ciągłość stamtąd. Myślę, że tego akurat nie wiem. Mega tu stromo. Z tego, co pamiętam, chyba się to gdzieś kończyło przed torowiskami. I tak właśnie odchodząc trochę tego kompleksu, właśnie bliżej garaży, bliżej koksowni, mamy najprawdopodobniej wjazd linii kolejowej, który na teren karbidowni wjeżdżał. Potężne dwa filary. Jeszcze taki jeden element,
dość mocno zapomniany, a mianowicie ten potężny mur oporowy, a myślę, że na pewno był związany z karbidownią. Zwłaszcza jeśli tu pociągi jeździły. No i też ten niesamowity widok na koksownię. Ona też z każdej strony robi wielkie, wielkie wrażenie. A więc ten mur zdecydowanie również warto zobaczyć. Naprawdę jest potężny, kilka metrów wysokości. Bardzo, bardzo imponujący. No i oczywiście te pozostałości dwóch potężnych filarów. Oczywiście, czy w tym miejscu coś przejeżdżało, tego nie wiem. Aczkolwiek jak dla mnie jest to prawdopodobne. No więc co, kierujemy się do punktu wyjścia. I tak jeszcze górą. Przejdziemy sobie cały ten kompleks, tą karbidownię dawną, te niesamowite ruiny, podziemia. Sporo tu już chaszczurów. Cały ten teren coraz mocniej zarasta, coraz więcej drzew. Ale jeszcze tragedii nie ma. Ogólnie można sobie jeszcze dość swobodnie przechodzić. Ale oczywiście tutaj również uważamy. Nie będąc tu u góry, no to nie robi takiego wrażenia, że jesteśmy właśnie pod tyloma pomieszczeniami, że te ruiny pod ziemią są tak potężne, wielkie. I tu właśnie widać takie części tego całego szkieletu, jak to niesamowicie wygląda. I cały ten zakład musiał niesamowicie kiedyś wyglądać. No co, idziemy dalej tym szkieletem. Nie może być inaczej. No i też można zobaczyć, jak to jest właśnie głęboko, ile to jest metrów. Bo to nie jest metr czy dwa, to więcej. A najlepiej widać to właśnie w tym miejscu. Tam szliśmy wcześniej dołem. No to jest co najmniej 10, może więcej metrów głębokości,
A i tak pewnie było więcej, bo to jest wszystko tutaj. Ten dół zasypany gruzem. Tak, to są ten tunel, którym szliśmy. Na mnie to robi niesamowite wrażenie. Jak powiedziałem, jeden z ciekawszych kompleksów imponujących ruin na Śląsku. Dla miłośników dobrych ruin jest to zdecydowanie obowiązkowe miejsce. Nie może być inaczej. I wszędzie właśnie otwory, które biegną na dół, dlatego właśnie trzeba bardzo tu uważać, żeby gdzieś nie wpaść. No i tak naprawdę doszedłem już do końca trasy, skąd zaczynałem, jeszcze dosłownie kilka metrów. Prawie jak w Tatrach, na szlaku. No jesteśmy już na końcu. Tak więc pamiętajcie, Karbidownia, potężny, niegdyś imponujący zakład, z którego pozostały również imponujące ruiny. A przede wszystkim podziemia. Właśnie pod tą płytą, którą teraz idę, zaczynaliśmy cały ten wypad. Tam była ta bardzo okazała hala. No i tu ja wam zdecydowanie polecam to miejsce. To jest niesamowite, niesamowity klimat. Ale właśnie też uważamy, nie wiadomo co z tymi zwierzętami, tymi szkieletami, czy to działo kłusowników. Były tam jakieś zakrwawione worki, więc naprawdę jest to wielce prawdopodobne. Tak więc tu trzeba bardzo, bardzo uważać. Ale i tak myślę, że zdecydowanie warto tu przyjechać, zobaczyć, pochodzić po tych podziemiach, popenetrować je. Naprawdę niesamowita, niesamowita sprawa. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.